Mam nadzieję, że jesteście chociaż po części przedsiębiorcami albo znacie jakichś właścicieli firm i możecie przekazać też ten właśnie odcinek, ponieważ dzisiaj chcę Wam przedstawić co najmniej trzy miejsca, do których chociażby warto zajrzeć, jeżeli się jest szefem, menadżerem, ogólnie człowiekiem, który gdzieś tam w okolicach biznesu się kręci. Zapraszam. Ktoś może zapytać, po co w ogóle zrzeszać przedsiębiorców? Po co w ogóle zrzeszać się w jakikolwiek sposób? Przecież to może w jakiś sposób się ocierać o jakieś, nie wiem, sekciarstwo albo jakieś takie lobbowanie jakichś rzeczy, a może też narażać się o jakieś inne niedobre rzeczy. Nasz kochany Ojciec w niebie taką wolność nam dał, że rzeczywiście z każdego dobra możemy zrobić jakieś zło, ale ja staram się patrzeć zawsze w miarę pozytywnie na każdy aspekt i widzę ogromny sens w zrzeszaniu się szczególnie osób, które zarządzają firmami, zarządzają ludźmi. Dlaczego? Ponieważ chociażby dlatego, że to, mówiąc brutalnie, pieniądze tworzą niestety ten świat. I jeżeli duża część pieniędzy będzie w jakimś stopniu, mówiąc brutalnie, w rękach chrześcijan, i to takich, mówię, prawdziwych, duchowych, od serca chrześcijan, którzy są zawierzeni Panu Bogu i swoje własne firmy, i swoje, całą swoją wolę, myśli, czyny zawierzają Panu Bogu, to uważam, ja mogę się mylić, że świat naprawdę mógłby być wtedy fantastyczny. Dlatego sama jakiś czas temu zastanawiałam się, czemu nie ma takich miejsc, na przykład w moim kościele, że nie ma wspólnoty dla mnie, tak? Czyli dla bizneswoman. I jak to ja, długo nie zastanawiając się, mocno szukałam różnych rzeczy, modliłam się też, znajdowałam jakieś tam drobne przesłanki o właśnie jakichś konferencjach, szli tak, wiecie, sznurkiem ze sznurkiem do kłębka, docierałam do różnych miejsc i testowałam też te miejsca, w niektórych jestem, niektóre mam w sercu, ale ogólnie wszystkie mam w sercu, w niektórych już nie jestem, ale mam ich w sercu. W Polsce nie ma tak dużo tych miejsc, w których ludzie biznesu mogą się tak ze sobą poznawać, networkingować się, wymieniać się w jakiś sposób. I to mówię w ujęciu chrześcijańskim, a nie biznesowym. To nie jest ich jakoś tak dużo, ale są. I warto je rozwijać. I pierwszym miejscem, o którym chciałabym Wam króciutko opowiedzieć, jest duszpasterstwo Talent, o którym dowiedziałam się w 2019 roku. I było to dla mnie w ogóle jak absolutne zbawienie, bo bardzo podobało mi się to, że duszpasterstwie talent nie tyle biznes sam jest w sobie jakiś istotny, ale naprawdę te duchowe podejście do biznesu. I podoba mi się, że pomimo tego, że te duszpasterstwa mają już ponad 25 lat, to nadal nie zmieniło swojego takiego ducha. Czyli nie zmieniło tego ducha myśli tego, że chcemy być nie tylko, albo w ogóle nie chcemy być przedsiębiorcami jako tako, tylko chcemy być narzędziami w rękach Boga i najpierw budujemy fundament chrześcijaństwa, a dopiero później wchodzimy w ujęcie biznesu. I chyba to duszpasterstwo talent najbardziej mi się z tego właśnie powodu spodobało, tak w sumie ze wszystkich tych rzeczy, które ja Wam opowiem. No bo właśnie to duchowe ujęcie. Ale jest ale, bo mam gdzieś jakąś taką delikatną myśl, że żałuję, że ten networking rzeczywiście jednak tam mocniej nie działa, nie? Że rzeczywiście fajnie byłoby, żeby ten mocniej się ludzie tam ze sobą zrzeszali i pomagali sobie wzajemnie, też również pod kątem biznesowym. To jest może tak też do takiego przemyślenia, bo może ktoś z członków duszpasterstwa Talent by mógł, może mnie jakoś usłyszy jakimś cudem. Ale jeżeli mowa o networkingu, to całkiem niedawnym tworem, bo jakoś z początkiem 2020 roku jest coś takiego jak networking katolicki. No i wiem, że teraz tuż w tym momencie nie mówię w ujęciu chrześcijaństwa, tylko ogólnie wyznaniowego, ale każde wyznanie też ma jakieś takie swoje wewnętrzne też takie wsparcie, tak jakby to powiedzieć. Ja nie lubię tych podziałów, ale bardzo podoba mi się inicjatywa. Przede wszystkim inicjatywa jest praktycznie chyba, wydaje mi się, całkowicie pro bono.
i też jest pod, no, pod okiem jakby duszpasterza. I tu rzeczywiście networking katolicki jest już bardziej nastawione na łączenie biznesu jako taką myśl, taką tego, że łączmy się razem i twórzmy razem też świat, tak? Bo rzeczywiście świat zjada wartości chrześcijańskie i zapomina o ogromnych darach, jakie są przez lata, tysiąclecia, tak? Chrześcijaństwo budowało niesamowitą kulturę i dobro, no, dobro, jakie widzimy jeszcze dzisiaj, przynajmniej w Polsce. No ale niestety jest bardzo skrupulatnie po cichutku zjadane. Tak więc networking katolicki, fajna sprawa. Polecam grupę na Facebooku, networking katolicki. Jest też strona internetowa. Jest zresztą oczywiście w opisie. Wrzucę Wam linki do tych miejsc, które myślę, że warto, na które warto sobie zajrzeć i przemyśleć, czy nie dołączyć, albo nie wspierać siebie wzajemnie. Trzecim miejscem, którym chcę wspomnieć, ale to już naprawdę bardzo krótko, no to jest właśnie, no, nie wiem, czy już jest ten odcinek, czy nie, na kanale u mnie. Chyba jest. Chodzi o kurs finansowy Crown. I ja wiem, że to nie jest jakaś taka wspólnota, która żyje i tam gdzieś jakoś to są jakieś kursy, szkolenia, ale warto rzeczywiście przemyśleć ten kurs finansowy, czyli nauka o finansach w ujęciu biblijnym. Jest to absolutnie, uważam, że niesamowicie potrzebne, szczególnie katolikom. I czwarte miejsce, o którym warto wiedzieć, jeżeli oczywiście nie wiecie, jest coś takiego jak towarzystwa biznesowe. Myślę, że to jest chyba miejsce, gdzie jest najlżejsza forma chrześcijaństwa. W tym miejscu chyba najbardziej się ogólnie mówi głównie o biznesie i tak networkingu biznesowym. Jest to też forma płatna, ale też uwaga, płatna, ale zorganizowana i zorganizowana naprawdę bardzo, bardzo fajnie, bardzo bardzo uporządkowanie tam jest wszystko zorganizowane i przemyślane to wszystko tam jest bardzo. Także jeżeli ktoś lubi porządek, tak, i rzeczywiście coś, co jest organizowane, to biznesowe towarzystwa są świetnym miejscem. Coraz więcej pojawia się różnych konferencji, które no jednak znajdują właśnie tą tematykę biznesową, bo cieszy mnie moje serce ogromnie, że coraz więcej chrześcijan widzi, że oprócz tego, że trzeba się jednoczyć, to też trzeba się edukować. Nieustannie, duchowo, zwłaszcza my, którzy jesteśmy narażeni na masę pokus. To znaczy kto? No zwłaszcza, nie wiem, szefowie, kierownice. Nie twierdzę, że jak się jest pracownikiem na etacie, to się ma mniej pokus. No bo nie, można ukraść coś z pracy, można oszukiwać szefa, obgadywać współpracowników, to wszystko absolutnie ma też. Duszpasterstwo talent zaprasza zarówno i pracodawców, i pracowników. To nie jest tak. Towarzystwa biznesowe oczywiście są głównie dla osób, które mają firmy. Networking katolicki, no on jest no raczej też skierowany do ludzi, którzy mają swoje biznesy. Crown absolutnie nie. Jest też dla każdego. No na pewno patrząc pod moim kątem, czyli osoby, która ma firmę i zarządza ludźmi, to formacja mojego serca i mojej duszy i oddanie się kompletnie woli Pana Boga w prowadzeniu firmy jest po prostu czymś fundamentalnym, żeby ta firma działała bardzo dobrze i rzeczywiście przynosiła owoce stukrotne. Także jeżeli chcemy mieć takie owoce, jeżeli chcemy rozwijać się w rozumowaniu naszego świata, bo ja Wam też powiem szczerze, tak naprawdę szczerze, że od kiedy zaczęłam rozwijać się duchowo, ale też pod kątem właśnie finansowym, ekonomicznym, takim zarządczym, jako właściciel firmy, po prostu moje życie się staje bardziej zrozumiałe. Ja nie mówię, że ono jest coraz bardziej bogate, tak? Czyli ja mam coraz więcej pieniędzy, albo na przykład, że jest coraz bardziej takie szczęśliwe w ujęciu takim światowym, tak? Że jeżdżę super samochodem, czy jeżdżę super samochodem, ale że jest coraz jakoś tam, wiecie, fajniej. Ale ja po prostu więcej rozumiem. Rozumiem więcej życia, mam coraz więcej pokory. Boże, chwała Ci Boże, dziękuję za tą pokorę. I mam nadzieję, że kiedyś po prostu będę mieć pokorę. Taką, żeby mieć pokorę. No, jak kurczę Maksymilian Kolbe, chciałam mieć najbardziej taką pokorę. Tak. To z tyle takich miejsc. Mam nadzieję, że troszeczkę podpowiedziałam. Błagam Was, jeżeli macie kogoś, kto znajomego, kto no szczególnie prowadzi ludzi, zarządza ludźmi, to przekażcie ten film. Powiedzcie o tych miejscach. To jak my, jakimi my będziemy liderami,
dla ludzi, nawet niewierzących, bo przecież nie każdy ma pracowników czy współpracowników wierzących, to będzie mieć ogromny wpływ w przyszłości, jaki świat będzie wyglądać. Bo to liderzy, przepraszam, że może do jakiego porównania się tutaj teraz skłonię, może on będzie zbyt, on będzie mocno przejaskrawiony, ale kto zna Napoleona Bonaparte? No ja myślę, że każdy. W ogóle słaby przykład, bo Napoleon Bonaparte to jest dla mnie po prostu Hitler, tylko francuski, tak? Zostawmy historię. Ale niech będzie, tak? Kto zna Napoleona Bonaparte? No ja znam, ty znasz, na pewno chociaż kojarzysz. A kto zna jakiegoś żołnierza, który... No w zasadzie to on walczył na polu walki, tak? Ale to Napoleona się zna. I to on stworzył armię i masę po prostu ludzi, którzy poszli za nim i wierzyli w to, co mówi. To jest, nieustannie świat jest czasem liderów. To ludzie, którzy zarządzają innymi ludźmi, w tym firmami, są ludźmi, którzy kreują życie, którzy kreują wartości. Dlatego ja osobiście bardzo zachęcam każdego do rozwijania swojej duchowości, do kontaktu z Panem Bogiem, nie tylko pod kątem pójścia do kościoła, różańca, czy jakichś innych, ale również medytacji pod kątem właśnie działań w firmie. Ale długie wyszło, jak zawsze. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek nagram coś krótkiego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!